Spotkanie starosty z władzami szpitala, pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych początkowo nie należało do najspokojniejszych. Przedstawione w audycie zwolnienia, jakie miałyby doprowadzić do oszczędności, wywołały wiele zamieszania. Ewentualne zwolnienia, tak jak to określił audytor, firma audytująca z Krakowa, która dokonała audytu szpitala, wiązałyby się z dużymi kłopotami, trudnościami w bieżącej działalności szpitala, z tego względu, że mielibyśmy rzeczywiście problemy organizacyjne, aby ten dotychczasowy zakres usług świadczyć w dalszym ciągu. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, bo ilość kadry jest w tej chwili taka, że właściwie jest wystarczająca i właściwie dzięki temu tylko zamyka się całodobowa obsługa, bo szpital jest specyficznym zakładem, to nie jest tak, że 8 godzin i ludzie wychodzą, tylko tutaj się pracuje 24 godziny i są pewne pracownie, które funkcjonują 24 godziny. Oprócz oddziałów, na przykład pracownie diagnostyki, które muszą funkcjonować, bo bez tego właściwie byłoby to niemożliwe. Tak samo i musi być zabezpieczenie, jeżeli chodzi o warsztaty, o elektryków, o tlenowców, musi być zabezpieczenie, jeżeli chodzi o sprzątanie. Przecież gdyby zabrakło tej grupy, tych najciężej pracujących i takiej najbrudniejszej, wykonującej najbrudniejsze prace, to przecież byśmy zginęli w tym brudzie, by nie funkcjonował blok operacyjny, ani oddziały. O swoją pracę w szpitalu martwią się także pielęgniarki. Z mojego punktu widzenia ta opieka pielęgniarska w szpitalu nie może maleć. Powinna być raczej nastawiona na to, żeby się zwiększać, dlatego że zwiększa się ilość pacjentów potrzebujących tak naprawdę pielęgnowania. Społeczeństwo się starzeje i to społeczeństwo wymaga opieki pielęgniarskiej. Rozmowy, jakie odbyły się podczas spotkania, na razie uspokoiły nieco pracowników. Jak zapewnia starosta i władze szpitala, sanocka placówka ma cały czas się rozwijać, zwiększać ofertę medyczną i iść w takim kierunku, aby stać się liderem lecznictwa w naszym regionie. Jednym z wielu naszych działań to jest podniesienie standardu oddziału położniczego. Mamy nadzieję też działać w kierunku rozwoju naszego oddziału chirurgii naczyniowej. Obecnie jest to oddział połączony. Podjęliśmy już takie starania, aby te oddziały rozdzielić i utworzyć oddzielny oddział chirurgii naczyniowej. Myślimy również o tym, aby wesprzeć mocno oddział pediatryczny. Mamy wiele, wiele innych zamierzeń. No, celem głównym jest przeniesienie starego szpitala do nowego szpitala. Taki rozwój daje szansę na większy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowo placówka musi sięgać po pieniądze unijne. Jeśli szpital będzie stać w miejscu, to temat zwolnień może powrócić. Jeżeli nic nie zrobimy ze szpitalem i zostawimy go w takiej formule, w jakiej on funkcjonuje, to już w najbliższych latach, w 2016 roku, jest pierwsze zagrożenie rzeczywiście zwolnieniami, bo możemy nie spełnić wymogów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia odnośnie naszych sal operacyjnych. Szansą na wyposażenie bloku operacyjnego mogą być pieniądze przyznawane w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Szpital na wniosek zarządu powiatu złożył projekt i stara się o 24 miliony złotych na budowę nowego obiektu.